Co nam zostaje? Zostaje nam, moi drodzy, w takim razie sekcja E, czyli ostatni element tej ramy prowadzącej do tego, do takiej, takiej super sekcji. I to jest Pan Jezus w Nazarecie i de facto jego odrzucenie w Nazarecie. Odrzucenie w Nazarecie. Popatrzmy sobie, jak ten tekst wygląda. On też nie jest zbyt obszerny, więc u mnie się mieści. Ja będę mówił, a wy macie wydruki, więc będzie, podejrzewam, łatwiej czytać to, co macie przed oczami bliziutko. Moi drodzy, no ta scena jest właściwie prosta, tak? Bardzo prosta. Składa się z takich... Widzimy znowu, że mamy jakieś tam... Ile to mamy? A, B, C, tak? Czyli mamy znowu taką strukturę koncentryczną, taka budowa koncentryczna. To jest zrobione, tak? Widzimy w tej ramie, że jest przedstawiony Jezus tak właśnie znowu geograficznie, gdzie coś tam, że się pojawia w tej synagodze, a potem, że kończy się ich spotkanie w synagodze, a nawet poza synagogą. Czyli takie miejsce, jakby taka rama umiejscowiająca zdarzenia. Potem mamy pierwszą wypowiedź Pana Jezusa związaną z tym, że czyta pewien tekst z Izajasza, tak? W którym jakby pojawia się pewna zapowiedź, pewne proroctwo, tak? Które, jak potem komentuje sam Pan Jezus, no dotyczy czasu teraźniejszego. Potem mamy dwie reakcje na właśnie to, co Jezus mówi i wygląda na to, że w ogóle na Jezusa, tak? No jak mamy takie dwie obok siebie, to akurat ta istotniejsza z punktu widzenia Łukasza to jest ta druga. No i otóż, co tam mamy w tym wersecie 22b? I mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? Więc tam mamy takie zderzenie, tak? Ten wcześniejszy głos to jest jakby taki właśnie pozytywnej reakcji na to, co Jezus robi, mówi i jaki jest, tak? 22a. Ale pojawia się też drugi głos, tak? I to nie brzmi może jakoś tak bardzo źle, ten drugi głos, ale okazuje się, że jednak gdzieś tam w tym spotkaniu było w nim jakieś zatrute coś gorzkiego, ponieważ właśnie ta reakcja spotyka się z taką, a nie inną odpowiedzią Pana Jezusa, które się pojawiają w wersetach od 23 do 27, tak? Czyli mamy taką scenę, która tak powoli, tak? Mamy o coś takiego, tak? Taką trasę mamy, tak? Mamy tutaj kuleczkę i ona została delikatnie popchnięta. To nie jest lekcja fizyki, ale... I wygląda na to, że im dalej postępujemy w tej scenie, tym ta kulka coraz bardziej się rozpędza i na łeb, na szyję, tak? Czyli zaczyna się w takiej dość fajnej atmosferze, Jezus przyszedł do synagogi, nic nie zapowiada kataklizmu, normalnie dali mu, niech przeczyta, czemu nie, będę czytał, świetny tekst, Izajasz, brzmi na nasze ucho świetnie, bardzo dobrze, prawda? Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. No i wydawało się, że to będzie koniec, ale okazuje się, że nie bardzo, bo mówią w takim razie, dobrze Ci idzie, Panie Jezu, to ciągnij dalej, co nie? Widzimy to w wersecie 20, no to Jezus zaczyna, ale dość krótko tak właściwie mówi. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. No i trzeba powiedzieć tak. Czasami jest sprawa tego typu, że na pierwszy rzut oka pewne wypowiedzi są trochę enigmatyczne i trzeba trochę powłazić głębiej, aby coś z tego zrozumieć. Nie tylko w sam tekst ten pierwotny, tak? Ale jakby z całą sytuację. No więc zostawiamy na razie tą górę na boku, do niej wrócimy. A teraz zobaczmy właśnie za tym tropem, tak?
skoro Panu Jezusowi niespecjalnie się spodobało to, co jest tutaj w tym 22b, czyli w tym akcencie, czyli mówiąc krótko, mamy jakiś taki wyartykułowany, podskórny, taką podskórną niewiarę, takie jakieś uprzedzenie, czy jest to możliwe, żeby człowiek, chłopak, który po prostu się u nas wychował, był takim kimś, nie? Czy to jest możliwe? Czy to nie jest po prostu ktoś, kto normalnie tutaj funkcjonuje? Czy można na niego spojrzeć jakoś z innej perspektywy? To jest ciekawe bardzo, zwłaszcza, że to jest niesamowicie życiowe, bo nawet w domach, mówiąc krótko, przeżywamy w skali mikro dokładnie takie rzeczy, co nie? Że dzieciaki czasami mają najbardziej pod górkę ze swoimi rodzicami, którzy mają duży problem zobaczyć w nich to, co akurat inni im się udaje, tak? To jest ciekawa sytuacja. No i zwróćcie uwagę, jaka jest reakcja Pana Jezusa. I rzekł do nich, zapewne powiecie mi, owo przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie, dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Czyli mówiąc krótko, widzimy, że to jest już po już jakiejś tam fazie jakby ujawniania się Jezusa z Jego mocą, tak? Z jego jakąś aktywnością publiczną. Oni coś już o tym wiedzą, Jezus wie, że oni wiedzą. No i teraz zaczyna jakby pić do tego, że tak naprawdę no, widzi, że oni tak naprawdę nie mają tej postawy, której by u nich oczekiwał. Tak? W związku z tym nazywa rzecz po imieniu i robi to w wersecie 24. Tak? Rozpoznaje waszą sytuację tak. Zaprawdę powiadam wam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Tak? Czyli jeżeli ktoś z nas, czytając ten fragment, nie wiedział właściwie, co należało zobaczyć w tym wersecie 22b, tak, to już tutaj Jezus mu to skomentował. Tak? Otóż de facto nie przyjmujecie mnie w autorytecie proroka. Nie widzicie tego we mnie. Tak? No i nagle zaczyna być już zupełnie mało przyjemnie, bo wydawało mi się, że to jest tylko takie proste, wy akurat mnie nie widzicie. Ale potem zaczyna się jazda już prawdziwa, tak? Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w oczach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Poganie. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza, proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. No taki drobiazg, bo to akurat dowódca wojsk pogańskich, który walczył skutecznie z Izraelem, co nie? Także takie fajne. I on został uleczony z trądu. Więc co Pan Jezus de facto, waszym zdaniem, powiedział tutaj właśnie? Przez te odwołania się do tych proroków, i do tych sytuacji, w jakich oni zadziałali tak, a nie inaczej. Co on właściwie powiedział tej społeczności w tym miejscu, w tej synagodze? Proszę? Że nie od wczoraj ten problem. Jaki problem? Izrael odrzuca Boga, tak? Że w każdym razie tak, ale w każdym razie nawet niezupełnie, bo Eliasz i Elizeusz, oni nie byli odrzuceni w sensie takim totalnym, tak? Oni byli prorokami, którzy nie pozostawiając po sobie jakiejś spuścizny pisanej, byli takimi prorokami mocy, tak? Wielkich czynów, znaków. Właściwie większość rzeczy, które robi Jezus w swojej służbie, oni zrobili, tak? Rozmnożenie pokarmu, wskrzeszenia, ślepota, właśnie uzdrowienie trędowatego, no przeróżne historie, tak? Może uwalnienie od demonów nie było jakby zaznaczone w ich służbie. Chyba tego nie było, nie kojarzę. Ale generalnie właściwie robili wszystko. Natomiast w ramach twojej służby oni w stosunku do Izraela czasami dawali wybawienie, a czasami sąd. Bądź zapowiadali przynajmniej sąd, tak? W ramach tych relacji z władzami. Natomiast służyli w momencie, kiedy Izrael, Królestwo Północne, to była totalna kaszana. W ogóle Izrael, Królestwo Północne, to jest w związku z to, które jakby na początku jakby sprzeniewierzyło się jakby tej właściwej wierze wokół świątyni, tak? Porobili sobie swoje miejsca kultu i tak dalej, i tak dalej. I w
tych rejonach na rzecz tego królestwa ci prorocy działali. A ponieważ trafiały się to tam władze Ahab and Company bardzo negatywnie jakby ustosunkowani do drogi pańskiej, tak, do prawa, do Jahwe. W związku z tym no, wielokrotnie wchodzili w konflikt właśnie z władzami. Niemniej, oni są przywołani jako ci, którzy służą w okresie, kiedy generalnie lud jest w fatalnym stanie duchowym, tak? W tym miejscu służą i w tym, jakby co do królestwa, tak? Królestwo Północne, tak? I w tym okresie tego królestwa, w którym po prostu jest pod tym względem naprawdę fatalny. I teraz Jezus, mówiąc, przywołując takie sytuacje, tak? To mówi, zwróćcie uwagę, to jest troszeczkę echo tego, co mówił przed chwileczką Jan Chrzciciel, tak? Nie wmawiajcie sobie tylko tego, że po prostu macie Abrahama za ojca, tak? On mówi, no to nie jest droga, tak? Jeżeli uprawiacie bezprawie, jeżeli nie potraficie, jeżeli wasz stan wewnętrzny jest taki, że nie potraficie rozpoznać, co na waszych oczach robi Bóg, to nie dziwię się, że odrzucacie proroka, który się wychował w waszym domu, tak? Ja się nie dziwię, ale oczywiście no, taka metafora, takie odwołanie się do tych proroków, no, powoduje to, że im żyłki pękają, tak? Bo muszą im pękać, bo jak to im? Właśnie im powiedział de facto, że jesteśmy tak bardzo znieprawieni, jak Izrael w czasie ten w pewnym sensie upadły państwo izraelskie, które po prostu poszło za kompletnie kultem bałwochwalczym, tak? Nie dość, że ich zrównuje jakby co do jakości ich wyczucia duchowego i ich właściwego jakby w stosunku do Boga, no to jeszcze pokazuje, że prorocy, którzy byli posłani do tego ludu, aby go ratować, w którymś momencie natrafili na taki stan choroby tego kraju, że ostatecznie pomagali poganom, czasami nawet wrogom Izraela. Tak? Bo to jest właśnie na Asyryjczyk. Tak jest scharakteryzowany jakby w pierwszych zdaniach, kiedy jest przedstawiany w tym opisie, kiedy doprowadzony jest potem do uzdrowienia przez proroka Elizeusza. Czyli zwróćcie uwagę, że tutaj, tu już jest po prostu, no nie, tutaj trzeba by zrobić tak, tu już jest jakaś, no tak, ekstremum, tak, i leci w dół ta kulka, bo tu, no, tu właściwie sam się Pan Jezus wystawił, tak, mówiąc im, co myśli bardzo konkretnie, w jakim są stanie. Znaczy, jeszcze jedna rzecz, mimo wszystko myślę, że to jest istotne, że od samego początku nie jakby, jeśli widzi problem, Pan Jezus to nie zachowuje go jakby dla siebie, tylko od samego początku udaje się do ludzi, którzy są źródłem, przedstawicielami i mówi o tym, tak? To też jest taka ciekawa postawa, tak? Że nie ma takiego myszkowania, takiego chowania, wiecie, słuchajcie, no nie słuchajcie ich, od razu jakby uderza w sedno, tak? Nie kultywuje pewnego takiego jakby zrozumienia. Ewidentnie w stosunku do osób, które są bardzo jakby niesynchronizowane z tym, co robi Bóg, tak, w danym miejscu, Jezus ma dwie postawy, tak. Albo wali prosto z mostu i to są po prostu bardzo przykre rozmowy, albo kiedy się okazuje, że już nie ma żadnej szansy na dyskusję, milczy. Tak. I to mamy dwa takie ekstremalne. Jak długo był jakby w zakresie służby publicznej, tak w tym momencie mówił bardzo wyraziście, tak? Kiedy zostaje jakby postawiony, ale na sytuacji jakby de facto już przekreślonej, tak? Bo to już jest jakby w fazie sądu, ale właśnie stoi przed tymi ludźmi, którzy właściwie obrali już określony kierunek marszu, tak? Nie chcemy cię, chcemy cię zabić, tak? Wszystko jedno, co powiesz. Twoje słowa są dla nas nieistotne, ponieważ wiemy, co chcemy zrobić, tak? W tym momencie już milczy, mówi, to już jest wasza sprawa, tak? Właśnie mówię, że to jest ciekawe, że od samego początku, zaraz po kuszeniu i rozpoczynając służbę, od razu ustawia się ewidentnym cytatem jako sługa Jahwe. Po prostu, żeby nie było wątpliwości, kto właśnie przychodzi do was, nie? A teraz chciałbym zwrócić waszą uwagę w takim razie, ponieważ mówię wam, że tłem, ta dolna część pokazuje, że komentuje jakby to ich zachowanie, że nie uznają, tak, proroka w swojej ojczyźnie, tak? Takie coś wam zaproponowałem i teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do góry, tak? I chciałbym wam coś opowiedzieć o tym fragmencie. Bo mówiąc krótko, no dobrze byłoby, żeby to, co tu jest w akcencie i tutaj,
no, jakoś rozmawiało ze sobą, tak? A tutaj jest takie sformułowanie, zaczął wtedy mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Czy widzicie jakikolwiek związek znaczeniowy pomiędzy tym cytatem z Izajasza, a tym sformułowaniem? Że no tak to po prostu jest, że prorok w swoim domu jest jakby nieuznawany w swoim kraju, tak? Żebyśmy skrócili tą dyskusję, to powiem wam, nie zdziwię się, jak nie zobaczycie, ale jak zobaczycie, to fajnie. Ale żebyśmy popchnęli dalej, żebym was nie przytrzymał za długo, to powiem teraz, co się tutaj dzieje. Tak? Wyobraźcie sobie, że ten tekst, który macie w Łukasza, to jest taki cytat z Izajasza 61 do połówki dwójki, tak? Ale on jest taki trochę jakby inszy, tak? Zobaczcie, jak to brzmi w wersji z tekstu Brytyjki, tak? Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Zwróćcie uwagę, że tutaj to, co mamy u Łukasza, no kończy się tutaj w tym miejscu, abym ogłosił rok łaski Pana. Tutaj ten drugi, z drugiego wersetu się to kończy, tak? Ale widzimy, że nie dopowiedział o pomście, tak? To jest ciekawy kontekst w ramach rozmowy z ludźmi, którzy mają problem z zaakceptowaniem swojego stanu określonego, rozpoznaniem swojego stanu i odrzucenia tego, co Bóg robi, co nie? A popatrzcie, jak wygląda tekst interlinii, czyli takiego jakby dosłownego tekstu hebrajskiego. Duch Pana, jak w nawiasie mówię, jakie tam są dokładne formy jakby odniesienia hebrajskiego. Dobrze? Duch Pana, Jahwe nade mną, ponieważ namaścił Jahwe mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, posłał mnie, abym przewiązał rany tym, których złamane serce, abym ogłosił wziętym do niewoli uwolnienie i uwięzionym wolność, abym ogłaszał rok łaskawości Jahwe i dzień odpłaty Boga naszego, abym pocieszał wszystkich zasmuconych. Zwróćcie uwagę, że czy tutaj coś jest o jakiejś ślepocie? Jest? Nie ma. Nie ma. Okej, okay, dobrze. To teraz idziemy do tekstu Septuaginty, czyli wersji greckiej Starego Testamentu, tak? To jest z polskiego przekładu wydanego przez Wokację. Duch Pana nade mną, dlatego On mnie namaścił. Wysłał mnie, abym ubogim przekazał radosną nowinę, abym uzdrowił poranionych w sercu, abym uprowadzonym do niewoli zapowiedział wyzwolenie, a ślepym odzyskanie wzroku, abym ogłosił rok łaskawego przyjęcia u Pana i dzień odpłaty, abym przekazał pociechę wszystkim udręczonym, tak? Tutaj już ślepych mamy, tak? A ślepym odzyskanie wzroku. Tak? Widzicie to? Dobrze. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy uzdrowił poranionych na sercu. Tutaj mamy o sercu złamanym. Chciałbym zwrócić uwagę waszą na to, że kiedy mówimy o poranionym sercu w języku polskim, o złamanym sercu, no to my mówimy o jakiejś nieszczęśliwej miłości, o jakiejś ranie emocjonalnej, w jakiejś relacji z kimś, ktoś mi zrobił no taką nieprzyjemność, a ja go tak ufałem, nawet tak kochałem. I tutaj takie mamy skojarzenia, jeśli chodzi o ten zwrot, zranione serce, tak? Czy może złamane serce. Jeżeli pamiętamy, że w myśli hebrajskiej, tak? Biblijnej, myśli hebrajskiej serce dużo i często wiąże się właśnie ze stanem, nie ze stanem, ale jakby ze świadomością, z umysłem, ze zdolnością do właśnie świadomego działania, oceny, rozważania, tak? No to zaczyna być ciekawe, czy tłumacze, tłumacząc dosłownie tutaj to serce, najszczęśliwiej odczytali kierunek tych wersetów, tak? Ale ewidentnie widzimy, że w tekście z Łukasza mamy o ślepych, mamy o sercu, tam mamy coś? Nie, serce w ogóle wypadło z gry, zwróćcie uwagę. W tekście hebrajskim mamy podwójne sformułowanie.
abym ogłosił wziętym do niewoli uwolnienie i uwięzionym wolność. Dwa razy jest, tak? Taki dwuwiersz jest, powiem. Tak? Tutaj już tego nie ma w tej Septuagincie. Jest tylko raz powiedziane o wyzwoleniu. Okej, okay. To w takim razie wracamy do naszego tekstu i popatrzcie, jak wygląda tekst u Łukasza. To jak wygląda, tego u was nie macie. Chciałbym, żebyście zobaczyli, tak, że on, to co on wziął, zbudował w taki sposób, że mamy. Uwaga. Żeby pisać będzie nam łatwiej. Tak, zwróćcie uwagę. Na krańcach mamy coś o... O właśnie, to jeszcze mały komentarz. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. W tekście greckim tam u Łukasza w interlinii pojawia się taki przypis, że to jest coś, co może być potencjalnie aluzją do roku jubileuszowego. Tak? To sformułowanie dosłownie... Zaraz zobaczę, czy tutaj sobie to zapisałem. Sekundeczkę. Rocznica Pana przyjęta, dosłownie. Tak brzmi to sformułowanie tutaj. Rocznica Pana przyjęta. Tak? Co wchodzi jakby w taką możliwość, że to może chodzić o ten rok jubileuszowy, czy odpowiednik roku jubileuszowego, a rok jubileuszowy to był jakby rok darowania wszystkich długów. Tak? Powrót wszystkich na swoje pierwotne ziemie. Tak? Zwróćcie uwagę, jeżeli by tak było, to wtedy ten fragment de facto by znaczeniowo wchodził w dialog z tą dobrą wiadomością dla ubogich. Dobra nowina dla ubogich, tak? Czyli ubodzy przestają być ubodzy w społeczności żydowskiej, tak? Wracają znowu na swoje ziemie, mogą zacząć od nowa, tak? Wszystkie długi darowane, wyczyszczone. Zaczynamy jeszcze raz. Potem mamy krok następny o uwolnieniu. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Tak? Ta sama idea, dwukrotnie wyrażona, o uwolnieniu. A w środku Łukasz wrzuca tekst, a ślepym przejrzenie. Co oczywiście, jeżeli ktoś chce to czytać w kategoriach dosłownych, czyli że będą ślepi uzdrawiani, bo przecież Jezus to czynił, nie ma problemu, ale jeżeli rozumiemy, w jakim kontekście toczy się nasza scena, tak, to teraz zaczynamy kolejny raz widzieć, że czasami bez ironii ciężko sobie poradzić z ludźmi, którzy są troszeczkę zaślepieni, tak? No ciężko sobie jakby nie pozwolić na ironię. No i wygląda na to, że ten tekst mówi w akcencie tutaj swoim, że no i po to przyszedł Chrystus, aby ślepym dać przejrzenie. Więcej, no dziś wypełniło się to pismo w ustach waszych. W uszach, oczywiście. Które z patrzeniem mają bardzo wiele wspólnego. Tak. Oni właśnie mają problem z tym patrzeniem i to jest właśnie się teraz wypełnia to na nich, ta cała sytuacja. Zwróćcie uwagę, teraz w ogóle jakby rozumiemy, że zaczyna być gra tym niewidzeniem, to w ogóle zaczyna być troszeczkę też inaczej możliwość odczytania tego zakończenia, tak? To jest absurdalne przecież. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem i powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Czy jesteście w stanie jakoś zrozumieć, jak to się mogło wydarzyć? Przecież to jest no absurdalne przecież to jest. Ale czy rozumiecie, jaka jest gra jakby ślepotą, tak? Na wszystkie strony. Tak? Przecież oni tej fizycznie nie stali się ślepi, tak? Ale ta cała historia zostaje pokazana w określony sposób, aby no coś opowiedzieć o tej sytuacji. Tak? No, Łukasz nie zamierzał uśmiercić Pana Jezusa na początku, no bo to w ogóle było absurdalne. Jezus oczywiście musi spełnić swoją misję, ale opowiada o tej sytuacji no, w sposób właśnie taki, no,
nagle po prostu zaczyna się te pewne rzeczy jakby kleić, tak? Że ten tekst nie jest przypadkowy. Zwróćcie uwagę, jaka jest wolność Łukasza, jeśli chodzi o stosowanie tekstu, które ma do dyspozycji, tak? On cytuje w pewnym sensie, ale też ma wolność do tego, żeby go przetworzyć. Gdybyście chcieli zwrócić uwagę na to, jak jest skomponowany tekst hebrajski, to on funkcjonuje troszeczkę inaczej. W środku jest wyzwolenie. Wyzwolenie, tam taki, a tutaj jest przejrzenie, a tutaj jest łaska i dobroć tam dla tych słabszych, tak? Czyli on dokonał roszady, Łukasz dokonał roszady, ponieważ w tym kontekście, w którym on opowiada o Jezusie, o jego zderzeniu z tymi ludźmi, akurat kluczowym problemem tych ludzi było właśnie to, że są zaślepieni, nie widzą rzeczy takimi, jakimi powinni je widzieć. Ja myślę, że wielu z nich może było też takimi, którzy właśnie nie wolili tych innych, nie? I dlatego mieli przejrzeć, że... Aha. W każdym razie zwróćcie uwagę, że ewidentnie mamy tutaj ciekawą, przeciekawą sytuację, która niestety nie chce się zestarzeć, nie chce odejść w niepamięć. Czasem najbliżsi mają największy problem z zobaczeniem tego, co powinni zobaczyć. Czasem no, najbardziej jakby kwalifikowani, bo ewentualnie jakby ci najbliżsi z punktu widzenia jakby teraz jakby patrząc na Izrael szeroko, tak, mają najtrudniej znieść krytykę, tak? Krytykę niekoniecznie na przykład bardzo ostrą, tak? No, oczywiście tutaj poszło dość ostro, ale mówiąc krótko, no, ta scena w jakiś sposób pokazuje to, jak niesłychanie właśnie czasami ci, po których można by się spodziewać najlepszego, mają największy problem ze słowem krytyki, tak? I mam wrażenie, że Kościół dzisiaj sobie tak samo nie radzi z krytyką, która pojawia się, bo przecież w Kościele się dzieją najdziwniejsze rzeczy czasami, tak? I zamiast umieć konstruktywnie przepracować słowa krytyki, a przynajmniej nie dokonywać jakby bezrefleksyjnego odrzucenia na starcie, tak? No to zwróćcie uwagę, że no ta postawa w tym momencie tego pokolenia, które jest do pary potem z liderami, no doprowadza potem do sądu nad Jerozolimą, tak? Do sądu nad Judą. I to nieprawdopodobnie srogiego sądu. Jakby to nie są jakby przelewki, bo historia pokazuje, że tam po prostu fizycznie ginęli ludzie, tak? Więc jest pytanie, jakimi być wrażliwymi, jak się jakby nie dać wpuścić w to, żeby myśleć o sobie kategoriami takimi, że mnie się na pewno nic nie może przytrafić, na pewno jestem we właściwy sposób cały czas. Jakim być, aby znieść słowo krytyki w sensie takim, że wysłuchać to i zmusić się do przepracowania tego, co się usłyszało, tak? Po prostu zmusić się do tego, żeby przepracować to, co się usłyszało. Bo nie każde słowo krytyki może być po prostu uzasadnioną krytyką, w sensie taką, że stoi na nogach jakoś, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, no nie jedna krytyka po prostu jakiś związek z rzeczywistością ma i głupio byłoby po prostu odrzucać ją, no tak, po prostu, bo nie. Także wydaje się, że jest tutaj wyraźnie jakby sygnał do tego, że potrzebujemy jakiegoś dystansu wobec samego siebie, żeby się samemu jakoś tak nie upiększać i nie samowywyższać i no w którymś momencie skoro w Nowym Testamencie ta nieszczęsna metoda hiperboli jest stosowana właśnie czasami przy wypowiedziach sądu, no to możemy, tym bardziej możemy po prostu sobie jakby odpuścić pogniewanie się za to, że ktoś się wyraził czasami może zbyt dosadnie, zbyć ostro, ale przesiać to jednak, co się usłyszało, jeżeli to było krytyczne, sprowadzić to do jakiegoś sedna meritum i przepracować to, nie? No bo wygląda na to, że tych mija niesamowicie istotna rzecz, co nie? Po prostu mija ich, koniec. Nie mają w tym udziału, tak?
Myślę, że znowu tutaj widzimy w tym momencie Jezusa jakby w takiej roli trochę z ironią wobec niektórych. No ale być może czasami, kiedy właśnie ktoś jest zaślepiony, nawet ironia mu nie zaszkodzi. Z ironii skorzystają obserwatorzy być może i się czegoś nauczą. A wygląda na to, że ci tutaj jakby nie dojrzeli jeszcze za wcześnie tego, że tutaj coś się zaczyna dziać w tej scenie. Zakładają, że modyfikacji dokonał sam Jezus, nie? Jeżeli tak to było. Bo też mogło tak być. Dobrze, moi drodzy, przeciągnąłem i tak, wszystkiego mówić i tak nie muszę, resztę sobie sami potraficie doczytać. Jedna rzecz, która mi się tutaj, jeszcze jedna rzecz pojawia a propos tego, tych nawiązań do Eliasza i Elizeusza, bo z jednej strony to oczywiście było bardzo krytyczne, ale z drugiej strony widać, że gdzieś w tej reakcji na te słowa odbija się też choroba taka, którą choroba i jakby perspektywa, która towarzyszy nam do dzisiaj, tak? Bóg działa i błogosławi nam, tak? Bóg działa i błogosławi pośród nas, tak? Mówi tutaj. U innych nie mówi. U innych nie działa, tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj to inni, to są bardzo inni. To z perspektywy myśli jakby bycia Żydem, tak? To są bardzo inni. Tak? To nie jest podział między Judą i Galileą, tak? To nie ten podział. I to jest ciekawe, bo nagle się okazuje, że Bóg tam ukazuje troskę, tam robi rzeczy wielkie, tak? Wydawałoby się, że w ogóle jakby sprzeczne z tym, co powinien robić, no bo sorry Winnetou, ale no można różnych uzdrawiać, ale no, no po co dowódcę wojsk, który walczy z Izraelem, no może nie, moim zdaniem po prostu nie tędy droga, Panie Boże, co nie? No, więc zwróćmy uwagę, że Bóg robi, co uważa i przypuszczam, że może źle nie robi, tak? Natomiast to, jak bardzo potrafimy się przystać do określonego modelu pojmowania tego, jak widzimy granice dla Boga, tak? I w tym momencie też, no właśnie, daje go działania, no to to może być bardzo ciekawe inaczej. Pytanie, co nas dzisiaj burzy, jeśli chodzi o opinię na nasz własny temat, jako osób wierzących, sposobu podejścia do wiary, czy sposobu działania Boga. No, to jest ciekawe, czy przypadkiem, no, nie trzeba by w jakiś sposób w tych miejscach, które nas właśnie jakoś oburzają, bo tu jest piękny przykład oburzenia, tak? Czy nasze oburzenie stoi na nogach, czy też stoi na głowie, co nie? Gender, ustawę o in vitro i... No, wiele związki innych. Partnerstw. Związki partnerskie. Mamy dużo takich rzeczy teraz i... No, w każdym razie jest o czym myśleć. Pytanie, czy akurat, no wiesz, ktoś by inny powiedział ekumenizm, tak? Szeroko pojęty. Albo w ogóle ekumenizm ponadreligijny, tak? Jest bardzo różne rzeczy, które się mogą dziać. No jest pytanie, co nas tak naprawdę wkurza, kiedy pomyślimy sobie, no tak Bóg na pewno nie działa, co nie? No, nie twierdzę, że nie ma granic jakichś, ale no, czasami Bóg robi swoje i to nam bardzo się nie podoba. Dobra, dziękuję Wam bardzo. Darujemy sobie wprowadzenie do sekcji F następnym razem. Dzięki, że się wytrwali w moich pokuszeniach. Za 10:05 wybaczcie za przedłużenie. Pa.